Agilogistic obsługuje w Polsce największego lidera branży e-commerce'owej. Dla naszego klienta uruchomiliśmy 4 magazyny dla produktów non-sortable oraz hazmatowe. Te centrum dystrybucji są zlokalizowane w okolicach Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Gorzelce. W tych magazynach e-commerce w ramach prowadzonej operacji zarządzamy powierzchnią magazynową około 260 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwala na składowanie towarów o łącznej objętości przekraczającej 7 mil stóp sześciennych. Dzienny średni obrót magazynowy to prawie 300 tysięcy sztuk przyjętych i wysłanych ze wszystkich magazynów. W szczytach zamówień ta liczba wzrasta nawet 2,5-krotnie. Każdy z magazynów został dostosowany do warunków i wymagań kontraktowych, tak aby zapewnić maksymalny poziom wykorzystania powierzchni. W tym celu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy różne rozwiązania logistyczne, jak różne typy regałów czy antresol magazynowych. Powyższe pozwoliło nam na składowanie łącznie prawie 9 milionów sztuk w ponad milionie indeksów, zapewniając klientom internetowym błyskawiczną realizację ich zamówień. W ramach dedykowanej dla e-commerce operacji magazynowej zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od przyjęcia, składowania, kończąc na serwisach internetowych, za pomocą których indywidualny klient składa bezpośrednio zamówienie na stronach internetowych naszych klientów. Po zakończeniu przyjęcia towar składowany jest w specjalnych, dynamicznych lokacjach. Zasady prawidłowego składowania z jednej strony zapewniają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, a z drugiej przyspieszają proces pikowania. Dlatego wprowadziliśmy m.in. rozwiązania Pictograph and Packtograph, gdzie na każdym etapie pracownik wizualnie może porównać towar z zamówienia. Proces pikowania po kolorach poziomów wraz z identyfikacją kodu na poszczególny artykuł znacząco przyspiesza i eliminuje praktycznie do zera możliwość popełnienia błędów. Dużym udogodnieniem jest również łatwość uczenia się przez pracowników i tym samym znaczne przyspieszenie osiąganej wydajności. Kolejnym punktem na drodze towaru do indywidualnego klienta jest pakowanie. Teraz osoba pakująca ponownie weryfikuje zamówioną sztukę, porównując fizycznie ze zdjęciem ze strony internetowej. Tym samym eliminowane są potencjalne błędy ludzkie, np. wybór innego koloru artykułu. Na stacji pakowania może wystąpić problem, np. braku kartonów. Rozwiązaniem jest wprowadzenie automatyzacji zgłoszenia. Pracownik pakujący po prostu wciska na monitorze odpowiedni znaczek problemu, a osoba odpowiedzialna natychmiast przyjmuje zgłoszenia i podejmuje działanie. Dodatkowo wdrożyliśmy proces monitorowania i nagrywania procesu pikowania i pakowania, tak aby ewentualny proces reklamacyjny był uproszczony. W ten sposób nasz klient otrzymuje pełną dokumentację realizacji zamówienia. Dodatkowo w przypadku np. reklamacji jakościowych wyklucza to magazyn i pozwala ustalić, czy na przykład do uszkodzenia doszło w transporcie do klienta. Teraz wszystko jest gotowe. Paczka może jechać do klienta.